Mam tu prądnicę neodymową o mocy 6,5-7 kW gdzieś. Waga jest 114 kg. Ośka 48 mm. Obraca się lekko, bez zaskoków. Mamy podłączone dwa mierniki, jeden na wyjściu na prądzie stałym, drugi na prądzie zmiennym. Przez mostek prostowniczy leci, trójfazowy. Pokręcimy ręką, zobaczymy ile wykręcimy. Podłączamy fleksę. Moc jest 750 W. Mamy tu jeszcze halogenę podłączoną, około 1000 W gdzieś ma. Teraz podłączymy ją pod wattomierz i się okaże jaka moc. Pobór 1078 W. Podłączymy pod prądnicę i zobaczymy, czy ręką uda się rozjarzyć ją. Stawia opór, ale nie taki straszny. Tu mam jeszcze dwie kolejne prądniczki gotowe już. 2 kW i trójeczka.